Kochasz kino? Jesteś we właściwym miejscu. Słuchasz podcastu Nowych Horyzontów, w którym dowiesz się więcej o festiwalach, projektach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. I posłuchasz wiele o najlepszych filmach, oczywiście. Niedźwiedzie nie istnieją, trafiają do polskich kin już 1 grudnia. Termin co najmniej interesujący, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia i jesteśmy wszyscy w świątecznym szale, a tutaj Nowe Horyzonty wkładają kij w mrowisko i przedstawiają film polityczny, ale też nie pozbawiony humoru. Dzień dobry, witamy w podcaście Nowych Horyzontów, podcaście, w którym omawiamy kwestie festiwalowe, omawiamy filmy z najnowszego sezonu, no i omawiamy też filmy, które my sami mamy w dystrybucji, bo Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to nie tylko organizator festiwali, takich jak Nowe Horyzonty właśnie, czy American Film Festival, ale także dystrybutor i spotkaliśmy się dzisiaj żeby porozmawiać o naszej zbliżającej się premierze kinowej filmu Niedźwiedzie nie istnieją Jeffara Panachiego, która już 1 grudnia wtedy ten film zagości w polskich kinach. Ja się nazywam Patrycja Mucha, jestem członkinią zespołu promocji Nowych Horyzontów, a ze mną jest dzisiaj Michał Oleszczek, wykładowca wydziału Artes Liberales z Uniwersytetu Warszawskiego, no i znany, myślę, wszystkim kinomanom i kinomankom w Polsce. Osoba prowadząca podcast spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Dzień dobry, Michale. Cześć, Patrycja. Witaj. i Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest nam bardzo miło, że tak zacnie zaczynamy taki podcast rozmowę, dlatego że pierwszy odcinek podcastu był poświęcony programowi American Film Festival. Właśnie dzisiaj ruszamy z takim właśnie regularnym nagrywaniem. To jest drugi odcinek i możecie się spodziewać kolejnych odcinków właśnie wokół filmów nowohoryzontowych. I dzisiaj rozmawiamy właśnie o Panachim. Taki być może niefortunny czas wprowadzenia filmu do kin albo Przynajmniej pozornie niefortunny, ale trzeba pamiętać, że święta, czy nieświęta, i kolorowo, czy niekolorowo, wokół nas jakby kwestie polityczne się bardzo intensywnie jakby są obecne z nami cały czas. I y, Niedźwiedzie nie istnieją, to jest i nie jest film polityczny w pewnym sensie. No ale właśnie przyczepię się może do tego tytułu, czyli. Czym są właśnie te tytułowe niedźwiedzie? Bo to może być zaskakujące. Tak, chociaż właśnie jak zadałaś to pytanie, to się zawahałem, czy to nie będzie trochę spoiler, więc taki mał, mały spoiler alert, chociaż w moich ustach to brzmi dziwnie, ale tak, te niedźwiedzie z tytułu, no powiedziałbym, że to jest taka trochę figura uniwersalnego straszaka, to znaczy takiej rzeczy, którą się nam może wmawia, że powinniśmy się ich właśnie bać. Nie zdradzając tak dokładnie, jakie one mają miejsce w fabule, ale to jest powiedzmy coś, o czym władza, różnie pojęta, pragnie, żebyśmy się tego obawiali, żebyśmy co więcej jakoś modelowali swoje zachowanie, tak jakby to istniało, podczas kiedy, no właśnie, tytuł już tutaj jest spoilerem: te niedźwiedzie nie istnieją. Tak? To jest coś, co po prostu jest jakąś taką, jest pożekadłem, jest mitem. Jest straszakiem, ale tak naprawdę nie stanowi zagrożenia. No i tak chyba najbezpieczniej to można powiedzieć, jeżeli chodzi o fabułę samego filmu. Przy czym, co ciekawe, tylko od razu to powiem, że w przypadku pana Hego wiemy, że te siły, które jego ograniczają, czyli w tym przypadku irańskie władze, jak najbardziej istnieją jak najbardziej mają taki realny wpływ na to, jak on może i nie może pracować, bo o czym zaraz pewnie powiemy ten film, Przede wszystkim jest o zakazie filmowania, tak można powiedzieć, i o tym też, jak można ten zakaz obchodzić w sytuacji kogoś takiego jak właśnie panachi. To tak, może zupełnie na początek, ale ten tytuł um, po angielsku, zresztą ten film funkcjonuje chyba po prostu jako No Bears, to jest jeszcze krócej, tak? czyli nie ma czegoś takiego jak niedźwiedzie, to um, on wskazuje od razu na taki temat zakazu. Jakiejś, właśnie, y, y, normy albo wywrócenia tej normy. No i ten film o tym jest, chociaż chcę bardzo zaznaczyć od samego początku, żeby widzowie też i widzki mieli świadomość, że jest to film. Lekki to jest źle powiedziane, ale, ale to nie jest ciężki film. To znaczy, to nie jest taki polityczne kino, które waży 30 ton, prawda? I jest takie przygnębiające. Jak zawsze u pana Hego jest tam też sporo humoru. Tak jest i to też y, wiele osób podkreśla, którzy nie które analizują twórczość Panachiego, że nawet jeżeli pojawia się ta przemoc, to ona jest zawsze sugerowana raczej niż pokazywana, co jakby du dużo dłużej na w nas rezonuje i raczej rośnie niż szokuje obrazem na pierwszy taki rzut oka, można by powiedzieć. Moim zdaniem też to, że to są niedźwiedzie, jest całkiem zabawne, ironiczne, różnie to można postrzegać, bo też Panahi powiedział w którymś z wywiadów, czy odbierając jedną z nagród, a zebrał ich już w swoim życiu wiele. Powiedział, że wolałby nie dostawać nagród, a wolałby móc kręcić filmy, no bo od 2010 roku właśnie ma właściwie zasadniczy ban zakaz realizowania filmów, co go oczywiście przed tym kręceniem nie powstrzymuje. Ale ironiczne jest to, że no przecież jednym z jego najważniejszych. Laurów, jedną z najważniejszych nagród, który wygrał, jest Złoty Niedźwiedź. Tak. E, za jego film e, Taxi, jeśli dobrze pamiętam. I to też wydaje mi się ciekawe, że no, straszenie niedźwiedziami to też jest strasznie czymś wielkim, czymś, co e, nie jest właśnie takie podskórne, nie jest to straszenie, nie wiem, robakami, tylko to jest taka figura, która, ma, e, która jest jednocześnie bardzo niedostępna, bo bardzo wiele osób e, nie widziało w życiu niedźwiedzia e, na własne oczy. Jeżeli widziało to w Zoo, to jest e, też e, jakby taki powiedzmy. Nieliczna grupa, to nie jest takie zwierzę, które, którego jest pełno na świecie, więc wydaje mi się też ta metafora taka polityczna, porównywania właśnie niedźwiedzi, czegoś bardzo potężnego, silnego, ciężkiego, takiego jeszcze futrem, wydaje mi się bardzo ciekawa też właśnie w kontekście, w kontekście władzy, która również, jak wiemy od wielu teoretyków kultury, no, jest nieliczna i kontroluje licznych. Tak, tak, absolutnie. Ja dodam, że takim ciekawym zbiegiem okoliczności parę lat temu mieliśmy na ekranach inny bardzo uhonorowany irański film, też dotyczący władzy, i on się nazywał z kolei Złonie istnieje, <grywka> prawda? Film Mohameda Rasulofa, gdzie ten temat takiego właśnie teokratycznego państwa i jednostki w tym państwie też był bardzo obecny, ale jak jechałem tutaj na rozmowę z tobą, to tak przypominałem sobie seans, bo oglądałem właśnie film pana na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i pomyślałem sobie, że w Polsce też mamy e, tradycję no już samo to słowo nie jest neutralne w temacie tego filmu dyskusji o władzy z niedźwiedziem w tle bo oczywiście niedźwiedź przez lata był symbolem um, związku radzieckiego a Stanisław Bareja nakręcił słynny film Miś, w którym mieliśmy też dużego niedźwiedzia, co prawda ze słomy, ale latającego nad Warszawą i w pewnym momencie spadającego także z helikoptera. I ten miś, ten słomiany niedźwiedź, był symbolem jak najbardziej właśnie władzy i tego wielkiego brata, który patrzy. I jestem pewien, że Jafar Panahi nie zna tego filmu, ale jak przypominam sobie sam finał, kiedy już ten wielki, wielki niedźwiedź spada na ziemię, wbija się w ziemię i widzimy grupę bohaterów, którzy tak patrują się w tego wielkiego niedźwiedzia, w te jego wielkie oczy. Trochę z takim pytaniem właśnie, no kim ty tak naprawdę jesteś, tak jakby jesteś jakimś tajemniczą obecnością w naszym życiu, prawda? Jesteś cały czas w tle, ale wszystko jest w tym filmie odnoszone do tego misia, no sam tytuł to jest miś. Więc w tym myślę, że u pana Hego też trochę tak jest, że ta władza i te zakazy to jest taka trochę woda, w której pływamy, albo woda, w której pływają w ogóle ludzie, bohaterowie. Tak jak ryby w akwarium i tak może na co dzień nie myślimy o tej wodzie, że ona przecież wyznacza nasze jakieś właściwie wszystko, tak? Świat, ale, ale ona cały czas jest. I może to takie przypomnienie zawarte w tytule, właśnie: Niedźwiedzie nie istnieją, to jest taka zachęta, żeby. W naszej głowie na chwilę one przestały istnieć, żeby po prostu to nie było to ciągłe odnoszenie się do figury władzy, tylko żeby powstała jakaś taka może szczelina wolności, wyłamania się, indywidualności wobec tych, no właśnie, niedźwiedzi, które nas pilnują. W polskich przedszkolach śpiewa się często piosenkę: Stary Niedźwiedź mocno śpi, prawda? Tak, i tutaj też jest ciekawe, że to, co mówisz o tym uwolnieniu się, no tutaj jest takie bardzo ładne zdanie w recenzji z filmu No Bears Stefani Zacharek, która mówi, że bunt jest aktem przetrwania. Mhm. I rzeczywiście ten bunt to wyłamania się spod tej kurateli władzy, tego tej próby znalezienia dla siebie jakiejś luki, jakiejś szczeliny. No to jest właściwie już od ponad dekady temat filmów Pana Teraz jest nie inaczej, więc tu w tym momencie e, krótkie może streszczenie też fabuły dla tych, którzy są zainteresowani, bo to, co mówimy teraz, mogłoby wskazywać, że to jest jakiś film, w którym, który dzieje się w jakichś urzędach władzy, albo w którym ta władza jest jakoś bardziej obecna, ale ona właśnie jest metaforyczna. Plus te zakazy, to właśnie oko, które nas obserwuje, to nie jest tylko bezpośrednia taka władza instytucjonalna, ale to jest też to, co sami sobie nakładamy, i tutaj chodzi o reżysera, który wyjeżdża na granicę z Turcją dlatego że chce być bliżej swoich aktorów. Ale nie może wyjechać poza granicę kraju, dlatego że, że właśnie ma taki zakaz. I w Turcji jest realizowany jego film. On ma przyjaciół, znajomych, innych filmowców, którzy na odległość realizują z nim ten film to jest melodramat o parze, która mm, potrzebuje bardzo chce wyjechać już z Iranu i szykuje dla siebie fałszywe paszporty. Zdarza się tam dramat na samym początku, bo okazuje się, że jedna z tych osób dostaje paszport, a druga, jeszcze tego paszportu nie ma. No i Panachi reżyseruje ten film tuż przy granicy, i. Mieszka w gościnie u takiego lokalnego właściciela małej, małego domu, który, który pozostaje wolny. No i w międzyczasie robi sobie zdjęcia, właśnie ogląda te przebitki, które kręcą jego ludzie w Turcji. I okazuje się, że te jego przypadkowo, tak właściwie rekreacyjnie robione zdjęcia, stają się przyczynkiem do jakiejś takiej lokalnej awantury. I tam właśnie w tą awanturę uwikłane są tradycje, uwikłane są zasady i uwikłane są też lokalne władze, jakkolwiek czasami samozwańcze. Więc rzeczywiście też mamy taki podwójny rys tej historii. tak? To znaczy, że wiemy, że w tle jest gdzieś ta opresja władzy, ale z drugiej strony mamy tą opresję taką na mniejszą skalę. Chociaż też trzeba powiedzieć, że u pana Kiego nigdy nie jest tak, że mamy jakichś złych bohaterów. Mhm. Znaczy, zawsze ci ludzie są pokazani z jakby w pełni swojego człowieczeństwa i trudno nam jest ich odrzucić jako takich, właśnie, powiedzielibyśmy po komiksowemu vilenów. Mhm. To są ludzie, którzy po prostu głęboko wierzą w to, co wierzą i czasem to przynosi zgubę, czasem to przynosi dobre rzeczy, ale przede wszystkim są ludźmi z wadami i zaletami. No i chciałam cię właśnie też zapytać o ten dualizm, tak? Czyli jak te przestrzenie mają się do siebie i mm. co możemy w ogóle o tym świecie powiedzieć i co Panahi nam próbuje o tym świecie powiedzieć? Mm -hmm. Tak, no to, to streszczenie już wskazuje na kilka takich ciekawych um, tropów. Przede wszystkim na taki trop, że zjawisko cenzury zawsze jest połączone, zawsze, ze zjawiskiem autocenzury. Czyli, że to są dwie strony trochę tej samej monety. Cenzura to są te zasady, restrykcyjne z zewnątrz, ale są też mechanizmy autocenzury, które często są tak uwewnętrznione po prostu, że zapominamy, że one też najczęściej mają swoje źródło właśnie w tej władzy zewnętrznej, ale są już po prostu częścią jakiejś odruchowej w ogóle, I najczęściej obyczajowości, bo to obyczajowość nam każe nawet cenzurować jakieś swoje zachowania, właściwie robimy to codziennie, prawda, żeby jakoś tam wpasować się w ten, powiedzmy, takie umowę społeczną, więc w tym filmie jest bardzo, też uważam trochę komediowo, ale bardzo celnie wykorzystana ta sytuacja reżyserowania na odległość tego, że reżyser reżyseruje swój film, ale nie może fizycznie przekroczyć pewnej granicy. I to już jest bardzo takie soczyste bardzo ciekawe bardzo ciekawie pokazane przez pana jego. to wpatrywanie się w komputer, prawda? Wpatrywanie się w materiały reżyser jest oddalony, ale dzięki nowoczesnej technologii może to robić na odległość. Tutaj kto wie, możliwe, że Panachi przynajmniej mógł troszeczkę się zainspirować przykładem właśnie tureckiego reżysera, czyli Jalma Zaguneja, który dostał Złotą Palmę za film pod tytułem Droga. To był film z roku 1982, który też częściowo był reżyserowany na odległość, tyle że z więzienia i przez telefon, więc to też ciekawy przykład, ale chyba najsłynniejszy przykład reżyserowania na odległość. Tutaj mamy właśnie to, że z jednej strony Panachi jest ofiarą konkretnego zakazu, tak? Od roku 2010 nie wolno mu kręcić filmów w Iranie, z drugiej strony mamy, no właśnie, uwewnętrznione zakazy obyczajowe tej społeczności, prawda? Która nie potrzebuje żadnego glejtu, ustawy, edyktu, tylko po prostu y, utrwala obyczajowość, bardzo restrykcyjną, zwłaszcza wobec kobiet, która no z pokolenia na pokolenie przychodzi, ale oni są równie bezwzględni w tym jakby egzekwowaniu tej obyczajowości, jak władza, prawda? A kto wie, czy nawet nie bardziej, bo prawda, działają jako taki kolektyw, który, z którym bardzo trudno się dyskutuje, jeżeli, jeżeli w ogóle. A po środku mamy oczywiście coś, co zawsze służyło, no tutaj każdy badacz powie inaczej, badaczka, ale powiedzmy nadwyrężaniu władzy symbolicznej. Niektórzy powiedzą, że służyło jej umacnianiu, mianowicie melodramat, prawda? Historia melodramatu, miłości, która musi się mierzyć z jakąś przeciwnością. Tutaj są właśnie ci młodzi ludzie, w tej fikcji też dodajmy, którzy chcą wyjechać, którzy chcą zmienić swoje życie i no przede wszystkim chcą porzucić za sobą ten restrykcyjny, prawda? Kraj, system. No i dlaczego mówię o tym rozdwojeniu, bo. Często mówi się o melodramacie jako takiej sile wywrotowej, prawda, która mówi, że miłość jest najważniejsza, ona powinna być ważniejsza niż te różne zakazy, ale z drugiej strony często badacze mówią, aha, melodramat tak mówi to, rzekomo na powierzchni, ale tak naprawdę sączy nam do ucha i do oka taki przekaz, że tego porządku nie da się zmienić. Że koniec końców ci kochankowie, prawda, muszą tragicznie na przykład umrzeć albo poświęcić swoją miłość, itd, i tak dalej. Innymi słowy, Tytanik jest o tym, że miłość jest silniejsza od podziałów klasowych, ale jakoś tak się dzieje, że na końcu jednak Jack, prawda, tonie, więc nie da się przekroczyć tych podziałów klasowych. To taki krótki, krótki mini wykład. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że Panachi przywołuje właśnie taką, no jedną z najstarszych historii, prawda, historia miłosna z jakąś przeszkodą, ale on jednocześnie sam siebie tutaj obsadza i pokazuje siebie jako tego filmowca z tą przeszkodą, który musi walczyć i, i po prostu no, przechytrzyć też trochę system, a nagle się okazuje, i to jest wielka ironia tego filmu, że jest więcej niż jeden adwersarz. Że nie jest tylko ten zewnętrzny zakaz w postaci jakiegoś pisma, które określa, co możesz, czego nie możesz, tylko jest jeszcze ta wielowiekowa obyczajowość, z którą naprawdę trudno jest sobie poradzić. I no, to ten film chwilami jest taki przejmujący i zabawny jednocześnie, bo my trochę się zastanawiamy, jak on wybrnie z takich tarapatów, które też wiążą się oczywiście z samą kamerą, bo po prostu kamera uchwyciła pewien obraz, można powiedzieć, bo jest maszyną, bo po prostu chwyta te obrazy, ale okazuje się, że obrazy nie są neutralne. O czym w Polsce przekonał się najlepiej Filip Mosz, prawda? W filmie Amator. Chciał po prostu sfilmować dzień w swojej fabryce, a przychodzi szef i mówi: Nie, 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 pan tutaj sfilmował coś, czego my nie chcemy pokazywać. I ten film też, myślę, spokojnie można by z amatorem właśnie zestawiać, czyli też z filmem o cenzurze i autocenzurze. Tak, no i mamy tutaj w sumie taką kluczową postać tego filmu figurę, nawet archetyp, można by było powiedzieć, jeśli chodzi o kino czyli właśnie tego artysty, który realizuje film i artysty, który mierzy się z cenzurą i tak jak powiedziałeś, z autocenzurą, bo oprócz tego, że mamy te wewnętrzne, uwewnętrznione zasady w postaci tradycji, obyczajowości i tak i zewnętrzne, czyli tą władzę polityczną, dosłowną, no to mamy jeszcze samego pana Hiego, który gra tutaj siebie i nie gra tutaj siebie, to też jest oczywiście takie rozdwojenie, które u niego bardzo często występuje, bo my nigdy nie możemy powiedzieć do końca, trochę jak w mojej kolacji z Andre. Tak, czy to są, czy on jest, czy nie jest, w którym momencie on przestaje być sobą, a zaczyna być postacią w filmie, to też jest niewyraźne do końca w tym filmie, którą kręci w trakcie swojego tego pobytu przy granicy. I to, co wydawało mi się również ciekawe, i to jest właśnie takie autotematyczne rozdarcie, to, że on z jednej strony oczywiście realizuje filmy, które w jakoś tam mają uderzać w obyczajowość w struktury władzy, ale z drugiej strony bardzo się rozgościł też w tym temacie. I każda potencjalna, taki potencjalny bunt, który mógłby rzeczywiście doprowadzić do, do czegoś, do uwolnienia go spod tej władzy, jest też takim momentem, którego on się boi, bo mhm. on by nie wiedział i nie wiedział wobec czego ma się teraz buntować, czy wobec czego ma się teraz. Ustanowić. No bo pomyślmy sobie, że tak, Panachi, powiedzmy, kręci filmy od lat 80., na początku krótkie metraże, dokumentalne także dla telewizji, czyli sankcjonowane niejako przez władze. Potem też wysoko cenione także przez lokalną kulturę filmy o dzieciach. Hmm, oczywiście, bo to taki bezpieczny temat i rzadko cenzurowany. No i potem zaczyna wchodzić na ten taki niebezpieczny grunt, i od tej pory właściwie jest nacenzurowany. Mm -hmm, mm -hmm. Więc wydaje mi się to, to rozdarcie ciekawe, i może jeszcze porozmawiajmy po prostu na ten temat. Co ty w ogóle sądzisz o, o pana Kim jako o reżyserze, i też czego ty jeszcze upatrujesz tutaj w tym konkretnym filmie, i czy na przykład on się różni jakoś. Od poprzednich takich jego refleksji, no bo to jest bardzo bardzo mocny, bardzo obecny i widać, że on się szamota, że on mm -hmm. jeszcze do końca nie wie, co on chce powiedzieć, tak na 100%, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Czy znaczy, to jest takie pytanie, jak moglibyśmy sobie teraz wyobrazić kino pana gdyby ten zakaz nagle zniknął, prawda? Bo już tak długo on trwa. Przypomnę, że też jego takim ważnym filmem już z tego okresu zakazu był taki film pod tytułem to nie jest film. <taki>, Taki był tytuł, który on właściwie nakręcił we własnym mieszkaniu. No i też myślę, że Panahi pozostaje w takiej dziwnej, pewnie nie do końca też zdrowej relacji z Zachodem, prawda? Bo pamiętajmy, że Zachód, który często lubi uciekać od swoich własnych problemów, lubi patrzeć na uciemiężonych artystów z innej części świata i kibicować im, prawda? Traktować ich jako takich bohaterów w walce o wolność. Przez pewien moment to dotyczyło też polskich twórców. Wajda odbierający złotą palmę za człowieka z żelaza w Kan, na przykład, ale to zawsze w przypadku zachodu ma taki wymiar. To, to oczywiście jest moja już teoria, nie mówię, że tak na pewno jest, ale jakieś właśnie ucieczki od rozrachunku z samymi sobą, prawda? Bo trochę łatwiej na przykład bić brawo za odwagę filmowcowi z innej kultury, niż dokonać, nie wiem, głębokiego rozliczenia, na przykład ze swoim kolonialnym dziedzictwem, prawda? To właściwie dopiero teraz się troszkę dzieje, a przez całe dekady się w ogóle nie działo. Więc chodzi mi o to, że następuje pewne przeniesienie, prawda? Że ta odwaga to tam gdzieś, prawda? Może kiedyś dołączysz do nas, prawda? Tych wyzwolonych. No ale pytanie, jaki byłby ten panachik, gdyby to się rzeczywiście stało? Oczywiście życzę mu tego absolutnie. Przy czym mam wrażenie, i to jest film, który ja bardzo lubię, Niedźwiedzie nie istnieją, ale nie mam żadnych wątpliwości, że to jest film na jakimś poziomie troszkę staroświecki też. To nie jest film zrodzony z jakiejś takiej świeżej energii, jakiegoś buntu, jakiejś też odnowy stylu samego pana Panahiego. Nawet myślę, że niektóre zabiegi takie autotematyczne w tym filmie, takie, że na przykład, że tak nie zdradzając, ale że obserwujemy jakąś scenę, po czym nagle się okazuje, że ta scena... To jest scena filmowa odgrywana przez aktorów, bo po paru minutach, prawda, słyszymy cięcie. No, wiele razy już tak byliśmy zaskakiwani w kinie. To już nie jest taki nowy zabieg, tak, żeby coś takiego zrobić. Swoją drogą na nowych horyzontach był też film Nuri Bilge Ceylana, który zrobił coś podobnego, nie powiem w jaki sposób, ale film wśród wyschniętych traw. Który tutaj do, dodam, też jest w naszej dystrybucji. O, no to w, bardzo dobrze, bo myślę, że o tym filmie warto porozmawiać, i tam też Ceylan w pewnym momencie sięga po taki właśnie autotematyczny zabieg przy czym w obydwu przypadkach ja czuję, że to już jest zabieg z takiego piornika starszego ucznia. To znaczy, że to już nie jest coś co w tym momencie w 2023 by nas, prawda, jakoś tak wstrząsnęło za zadziwiło. Innymi słowy za zaczynam się zastanawiać, um, nie znam też całej filmografii pana jego. Wiemy też, że on jest częścią takiej większej siatki tych filmowców, ale czy to nie jest już po prostu taka późna twórczość, prawda, w której tak naprawdę on się zastanawia w ogóle nad rolą reżysera? Bo metaforycznie można zapytać, może zawsze jest tak, że reżyser jest za jakąś granicą, tak? Może zawsze w tym filmie to bardzo wyraźnie widać. No, reżyser zawsze jest jakoś oddzielony od swoich aktorów, od swojej ekipy, musi walczyć też o to, żeby ta wizja, no jakoś go zaistniała, więc ja bym najchętniej posłuchał reżyserów filmowych, którzy wypowiedzieliby się o tym filmie, bo myślę, że oni bardzo, nawet jeżeli pracują w zupełnie innych warunkach niż panachi, i mają tu szczęście, to myślę, żeby empatyzowali z nim, prawda? Z tą takim ciągłym, nazwijmy to, użeraniem się z rzeczywistością, prawda? Że zawsze coś przeszkadza tę wizję zrealizować i kto wie, czy w polskim kinie, dzisiaj jakoś tak mam dzień polskich skojarzeń, ale czy film Wajdy Wszystko na Sprzedaż nie byłby takim filmem, gdzie Andrzej Łapicki, no nie by jest takim właśnie bardzo uprzywilejowanym reżyserem, prawda? Też upozywanym na Wajdę, chodzi w tym kultowym kożuchu. i w ogóle to jest Warszawa tamtego czasu, prawda? Jakaś taka bohema filmowa. Czy też jak mówię jeden z bohaterów Księstwo Warszawskie. Ale z drugiej strony no okazuje się, że każdy szczegół na tym planie, prawda? To jest jakaś walka z rzeczywistością, z techniką, z tym, że coś nie działa, z tym, że czegoś się nie da zrobić, właśnie z tym, że to tragiczne, ale że aktor umiera i nagle co teraz, prawda? Więc, no, tak siłą rzeczy cisną się na usta te porównania z innymi autotematycznymi filmami, bo myślę, że panachi po prostu należy do takiej już tradycji dłuższej zastanawiania się w tym temacie. Tymczasem w samym Iranie, jak wspomniałaś, zawsze ta pozycja filmowca była trochę dwuznaczna, prawda? Z jednej strony ten teokratyczny reżim, przynajmniej od tak, upadku szacha, mamy jego, który dla wielu był kimś takim, no, bardzo przychylnym władzy wręcz, tak? Dla niektórych buntowników, dla niektórych bardziej um, ktoś, kto umiał korzystać z tego systemu. No, a ostatnio też parę wstrząsów dotyczących reputacji. Um, Ashgara Farhadiego, prawda, po tym jak wyszły informacje na temat być może podkreślenie etycznych metod pozyskiwania pomysłów przy ostatnim jego filmie, duży reportaż się na ten temat ukazał. No i takie pytanie, kim ma być ten reżyser w Iranie, prawda? Czy to nadal swoją drogą też ma być ten Mężczyzna, prawda? Panachi i Kierastami. Czy może to być już na przykład kobieta albo ktoś w ogóle młodszy, kto reprezentuje może inne spojrzenie na kino? Bo ostatnie zdanie: ja myślę, że nasze myślenie o kinie Iranu, i tutaj znowu specjalistka czy specjalista od kina irańskiego powinien się wypowiedzieć, ale my wciąż jesteśmy w, tym, w tej krainie Kierastamiego, kiedy myślimy, prawda? O tym kinie. Tymczasem oby tam też wyłoniły się takie już zupełnie świeże głosy. Może nawet trochę zbuntowane w stosunku do Panachiego, prawda? Kto wie? I ja myślę, że w ogóle... Panahi jest najbardziej polityczny w tym swoim uporze, właśnie, w tym, że konsekwentnie realizuje to kino. I rzeczywiście no trudno też uniknąć takiego porównania do twórczości, nie wiem, wczesnej, średniej, późnej, jeżeli to jest kolejny film, w którym on stawia siebie i reżysera jako jakby centrum też rozważań. Ale wydaje mi się, że to jest inny jednak jednakowoż akt niż, nie wiem, jakiś zachodni reżyser realizujący filmy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych podejmowałby w tej samej sytuacji. Mhm. Bo jednak też Panahi na samym początku swojej kariery przy tym filmie Biały Balonik, czy The White Balloon. On mówił o tym, że no, filmy się robi bardzo często za wielkie pieniądze i opowiada się o wielkich wydarzeniach, a my tu w Iranie regularnie przypominamy, że robimy filmy za grosze i o małych dzieciach i to są, i my chcemy to powiedzieć, że jakby my, nasza sytuacja jest trudna i ta sytuacja niestety się nie zmienia. Mhm. Więc jakby Panahi jest w tym też konsekwentny, że on jest troszkę, no właśnie jest buntownikiem, jest rewolucjonistą też też kina, i jakkolwiek no, ma już ponad 60 lat i, i realizuje swoje kino już od y, trzech dekad, y, no to ta konsekwencja w tym przypominaniu, słuchajcie, u nas dalej nie jest dobrze. Mm -hmm. U nas dalej jest opresja, u nas dalej y, filmowcy, artyści są właśnie na cenzurowanym, są da dalej pod kontrolą. Kto wie, czy to nie jest największy akt że mm -hmm. On nie rezygnuje, nie, przecież mógłby się wyprowadzić, tak, w sensie, mm -hmm. że w momencie, w którym został już zwolniony y, z tego aresztu w 2023 roku, bieżącym znaczy się. Mógłby wyjechać, mógłby też. No, różne, tak, różne rzeczy robi w trakcie. Wysyła te filmy gdzieś tam na pendrive'ach i widać, że. Bo to, this is not a film, to o czym wspomniałeś, to nie jest film, no to został wysłany gdzieś tam w cieście przemycony na pendrive'ie do Kan i to była niespodzianka. Więc wydaje mi się, że to z jednej strony oczywiście masz w 100% rację, że, że to może się wydać komuś, jakieś być może wtórne, lub nie wiem, nawet takie pigońskie, ale z drugiej strony, moim zdaniem, to jest jakiś taki konsekwentny akt, buch i przypominanie o tym, że to się nie kończy. Tak, ja dlatego jestem też fanem tego filmu i dlatego też go bardzo go polecam. Mówiłaś o możliwości wyjazdu na no, Farhadi zrobił dwa filmy za granicą, prawda? Zrobił film we Francji, zrobił film w Hiszpanii, zresztą uważam swój najgorszy film ale to nieważne. Więc tak, oczywiście to jest tutaj godne podziwu, że Panachi jest na tym posterunku i co więcej, że jednak robi zawsze te filmy inaczej, tak, że nie trwa przy jednym pomyśle, tylko on się nie boi spróbować też jakiejś takiej, no nie wiem, może nie tyle nowej konwencji, co po prostu spróbować naświetlić temat znowu od innej strony, o, tak bym to powiedział. Ale y, temat jest oczywiście mega szeroki i to jest taki paradoks, prawda, że my wiemy o tej sytuacji Panachiego, z drugiej strony te filmy jednak do nas docierają na szczęście. Na pewno są kraje i są miejsca teraz na świecie, gdzie to jest jeszcze trudniejsze dla filmowców, prawda? No nie wiem, Chiny na przykład są takim krajem i to działa zresztą w obydwie strony, bo na przykład ja niedawno się zorientowałem tutaj znowu, ktoś powinien specjalista się wypowiedzieć, że Chiny, które chciały zbudować to takie swoje Hollywood, prawda, też zatrudniały reżyserów z zewnątrz, żeby zrobili dla nich te wielkie widowiska i podobno Renny Harlin, czyli chyba fiński reżyser, który potem pracował w Hollywood bardzo długo, stał się ich takim nadwornym reżyserem. Czyli to by był też ciekawy film, zobaczyć taki film właśnie o kimś, kto przyjeżdża do takiego potężnego mocarstwa i nagle, prawda, dostaje wszelkie środki, żeby zrobić, no właśnie, niby swój film, a tak do końca nie swój film. Więc yy, tak, myślę, że trzeba o tym pamiętać, że kino zawsze pozostaje tym bytem też politycznym albo robionym wobec polityki. Na pewno polskie kino bardzo długo. Także korzystało paradoksalnie z tej pozycji. Człowiek z marmuru czy człowiek z żelaza to były filmy które elektryzowały tym, prawda, że pochodzą z tego kraju właśnie, w którym cenzura jest mocna. No najsłynniejszy przypadek, przesłuchanie, tak, Kiedy spółki zeszło, Krystyna Janda dostała nagrodę w Cannes i to też było ważne, że 8 lat, prawda, po nakręceniu, po upadku komunizmu ten film w końcu zaistniał, więc myślę, że polscy filmowcy też tutaj mogliby coś powiedzieć. Natomiast Panachiemu należy się absolutny medal za odwagę, za upór i za to, że przy kontemplacji swojej własnej sytuacji, jednocześnie kontempluje po prostu temat robienia filmów i co ono oznacza, a nie tylko robienia filmów przez pana jego. To też wydaje mi się ciekawe, co powiedziałeś wcześniej o takich elementach, które też on dodaje od, od siebie, czy które są obecne w jego stylu, czy w jego zamyśle takim reżyserskim, które wykraczają poza te tematy polityczne. I to jest też dla mnie ważne, bo to nie są tylko filmy polityczne, to nie są też filmy, które można właśnie tak zbyć na zasadzie e, aha, dobra, czyli jakby obejrzymy i chodzi w nich tylko o treść. Mhm. W żadnym wypadku, tak jak powiedziałeś, po pierwsze jego styl ewoluuje i on zawsze robi coś innego, ale z drugiej strony są takie dwie rzeczy, które mnie w tym kinie urzekają, czyli po pierwsze obecność humoru, to co mhm. powiedziałeś, tutaj mamy wręcz na samym początku slapstickową próbę Dotarcia do zasięgu internetowego, ale więcej tych momentów jest takich. Zresztą są nawet takie figury slapstikowe, które po prostu w sam sposób nagromadzenia słów, które wypowiadają, i ilość tych słów, i jakby ich postawa ciała, już jakoś tam mówi o humorze, który jest obecny również w tej małej społeczności. No ale z drugiej strony jest też obecny zawsze temat kobiet i ich pozycji w Iranie. I to wydaje mi się też super ważne, bo tak jak powiedziałeś, tutaj mamy taki panteon irańskich reżyserów, czyli właśnie Kiarostami Farady, i Panahi. Ale mamy właśnie u Panahiego bardzo często bohaterki kobiece, tak jak właściwie głównym tematem filmu Offside, mm. jego słynnego filmu o, o dziewczynach, które chcą się dostać na mecz piłki. Nożnej, ale nie mogą, bo nie mogą uczestniczyć w takich widowiskach z różnych względów. No to jakby on oddaje też kobietom pole, i to jest, wydaje mi się, ważne, ale z, jeśli chodzi o ten humor, no to, to on jest też bardzo eksploatowany w niedźwiedziach. I to też sprawia, że ten film jest właśnie taki, tak jak mówisz, on nie jest ciężki, on nie każe nam ciągle myśleć, tylko daje nam się też. Możliwość do obserwowania mm -hmm. tego, co się po prostu dzieje, jakby filmowo, czy kinetycznie, czy przestrzennie w tym filmie. I wydaje mi się, że też to jest coś, co jego syn, panach i od niego zabiera, czy, czy przejmuje, bo tutaj polecę też ze swojej strony film w drogę, który jest absolutnie fantastyczny, i też jakoś przetwarza to dziedzictwo ojca, ale na swój własny autorski sposób, i myślę, że. To jest jeszcze coś, o czym powinniśmy więcej myśleć, kiedy myślimy o tym kinie politycznym i próbować nim, w nim odnajdować właśnie nie tylko te manifesty, nie tylko tą walkę, i nie tylko ten bunt, ale też to, że to jest po prostu kino. Tak, tak, absolutnie. I na pewno moglibyśmy paru teraz takich filmowców wymienić, którzy. Nawet w współczesnym kinie bardzo inteligentnie zadają pytania o tą polityczność kina. Dla mnie Radu Jude na pewno jest kimś takim. Czy Radu Żód, bo różnie się czyta to nazwisko. Chyba zresztą, nie pomylę się, bo też chyba dystrybuowaliście tak, Szalone szalo Porno. Tak. Mordunny tak, numerek. Dokładnie. Film, który, no też film o cenzurze, tak naprawdę, powiedzmy amatorskiej taśmy. Wideo, ale jednak o tym, jak wydostanie się jakiegoś obrazu, zmienia całą rzeczywistość bohaterki, prawda? W tym przypadku nauczycielki, której seks, powiedzmy, taśma wy, wy, wyciekła. Więc dla mnie, właśnie to, co robi Radu Jude czy Panachi, to są takie naprawdę wyrafinowane komedie, bo ja jednak upieram się, że Niedźwiedzie to też jest trochę komedia, ale taka komedia. Że ten śmiech nas więźle w gardle, po prostu, że to jest komedia o tym, że filmowiec musi bardzo się nagimnastykować, żeby w ogóle swój film nakręcić, i ta gimnastyka czasami jest komiczna, ale pod spodem przyczyny tej gimnastyki nie są komiczne. To jest właśnie władza, to jest ta obyczajowość, to jest ta niechęć tej rzeczywistości do zmiany, a filmowiec. No, musi być jakoś po stronie tej zmiany, no bo inaczej nie robiłby swojego filmu, tak? Nie wprowadzałby jakiegoś twórczego fermentu i zamętu, więc tutaj chyba na tej linii jakieś takie ciekawe napięcie się rodzi i no, jestem bardzo zadowolony, że ten film trafia do polskich widzów, więc mam nadzieję, że dużo osób go u nas po prostu zobaczy. Ja się też bardzo cieszę, że ten tytuł udało nam się zdobyć. On od 1 grudnia przypomnę, w polskich kinach studyjnych można niedźwiedzie nie istnieją oglądać. Michale, bardzo Ci dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę i do usłyszenia z słuchaczkami i słuchaczami w kolejnym odcinku podcastu Nowych Horyzontów.